Rządy PiS są zagrożeniem dla obywateli w sensie dosłownym. Mówiły o tym moje koleżanki. Też chcę zwrócić uwagę, że jest z nami poseł Witold Zembaczyński, który piętnuje nadużycia władzy, za to uszkodzono mu samochód, za to jest atakowany przez media rządowe, więc na własnej skórze, tak jak posłanka Gajewska, która wczoraj widzieliśmy, jak została potraktowana, odczuwają działania władzy wszyscy ci, którzy próbują mówić o błędach, korupcji, nieprawidłowościach. Ale rządy PiS są zagrożeniem dla Polski także w sensie bezpieczeństwa narodowego. Afera wizowa, o której była mowa, pokazała kompletną ruinę MSZ-u, kompletną ruinę służb specjalnych, które dopiero od Amerykanów musiały się dowiedzieć o patologii na ogromną skalę, patologii dotyczącej tysięcy ludzi, tysięcy działań. To jest po prostu nie do pomyślenia, że Polska stała się państwem tak dziurawym, tak bezradnym, że świat się śmieje z tego, co w Polsce tutaj się dzieje. Jak łatwo kupić wizę, jak łatwo oszukać polskie władze. Jest to powód do głębokiego bólu wszystkich tych, którzy są za silnym polskim państwem i za tym, żeby to państwo działało. Również w ostatnich dniach dzieją się rzeczy bezprecedensowe. Mam na myśli to, że Kaczyński z Błaszczakiem, broniąc swej pozycji, chwytają się brzytwy. Jak tonący chwyta się brzytwy. Ujawniają ściśle tajne i tajne plany obrony Polski, nie bacząc na to, że przygotowało je wojsko, nie bacząc na to, że NATO jest związane z tymi planami, są gotowi podpalić wszystko. Niszczą, jak to robił Macierewicz po 2015 roku, Wojsko Polskie. Zwolnili dziesiątki, setki dowódców wykształconych w NATO, doświadczonych w misjach. Premier Morawiecki ośmielił się powiedzieć, że Wojsko Polskie w 2015 roku było w zgliszczach. Jest to haniebna wypowiedź, ale wszystko, co robią po 2015 roku, to jest chęć upokorzenia Wojska Polskiego. Gdy zaspał z rosyjską rakietą minister Błaszczak i dowiedział się o niej po 5 miesiącach, winę zwalił na mundurowych. To, co się dzieje w tych dniach, ujawnianie ściśle tajnych planów, to jest po prostu atak na bezpieczeństwo Polski, atak na Wojsko Polskie. Przerwijmy to 15 października. Jeśli zależy wam na bezpieczeństwie Polski, bezpiecznych granicach, odpowiedzialnych ludziach u władzy, słuchaniu fachowców w mundurach, żeby oni mieli decydujący głos w różnych sprawach. Jeśli chcemy policji, której nie będziemy się bać, że nam wykręci ręce i zabierze do radiowozu, głosujcie na Koalicję Obywatelską 15 października.